Cześć, z tej strony BN23, witam w specjalnym odcinku, w którym serdecznie chciałbym podziękować za to, co się właśnie stało. Znaczy, no nie tak właśnie, bo to już wczoraj nastąpił ten wiekopomny moment. No bardzo mi miło z tego powodu. Długo wyczekiwałem ten próg. Naprawdę długo, ciężko było wbić go, cały czas było tak 197, 198, 199 tak na zmianę i to raz byłem na plus, raz na minus i tak na przemian, ale wreszcie udało się. Osiągnąłem bardzo ważny próg, próg 200 subskrypcji. Także serdecznie dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, którzy zasubskrybowali mój kanał, a także największe pochwały należą się moim stałym widzom, którzy nadal odwiedzają mój kanał. Jest ich coraz większa rzesza takich właśnie widzów, którzy najczęściej odwiedzają mój kanał. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie cieszy ich obecność, komentarz dotyczący filmów. Ta interakcja z nimi, tak. Nie będę tutaj wymienił tych wszystkich parę dziesięć, nie będę tych parę dziesięciu, parę dziesięciu, parę dzie, no tak, parę dziesiąt osób, parę dzieci wymieniał, bo te osoby wiedzą, że to o nich mowa. Także serdecznie im dziękuję. No i bardzo fajnie, wbiliśmy kolejny próg subskrypcji, który chciałem wbić. Tak jak już powtarzałem, jest mi niezmiernie miło. No dobrze, wbiliśmy 200 i co dalej? A, też warto nadmienić, że bardzo mi się podoba to, że moje filmy wbiły ostatnio bardzo dużo wyświetleń. Jest to naprawdę fajna sprawa. Tak, i jakie serie będą kontynuowane? Oczywiście będziemy z Chorkiem jeszcze, myślę, nagrywać te pytania na WWE, bo jest to naprawdę fajna seria, fajnie się przyjęła, także jak najbardziej dobrze. Ja się przynajmniej myślę, że Chork również dobrze bawimy przy nagrywaniu tej serii. Bardzo fajna seria. Oczywiście będzie kontynuowana seria z naszych simsików. Mamy już tutaj, akurat nie zaktualizowałem jeszcze playlisty, także jest 41 filmów, ale wiemy, że jest 42 filmy i mam pomysły na kolejne nowe odcinki, także te odcinki będą jak najbardziej się pojawiać, także czekajcie na kolejne. I co jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że... A, i jeszcze zapomniałem tutaj ująć w tym filmie, ale jeszcze... Na pewno będą teraz z dwa odcinki z Shakesów, ale Shakes nagrywam tak okazyjnie, że tak to nazwę, dlatego że tam, żeby pokazać coś ciekawego, muszę postęp z jakiś zdobyć, a to wcale tak nie mam też tyle czasu, żeby grać w Shakesy i trochę mi to czasu zajmuje, ale spokojnie, będą odcinki z Shakesów. A tak to no co? Myślę, że pojawią się na kanale jakieś nowe gry, bo tam zwolniliśmy w pewnym sensie trochę miejsca. Też może się pojawią odcinki z Dream League'a. Tam już mam nagrany materiał z tego, jak pokazuję, że mam srebrny skład. Tylko, że tam miałem pewne problemy z dźwiękiem, więc będę musiał obejrzeć ten materiał, czy jak on wyszedł. Kolejny będzie materiał jeszcze z Dream League'a, jak będę miał złoty skład, czarny skład i może coś jeszcze. I już ostatecznie będzie pożegnanie z Dream League'em na moim kanale. Być może też będzie sentymentalny powrót. To jest propozycja akurat Chorka, że sentymentalny powrót do Left to Survive. A tak, to myślę jakieś nowe gry. Mam bardzo kilka ciekawych tytułów na oku, które myślę, że mogłyby się Wam spodobać, także to zrobię. Myślę, że nadal będziemy kontynuować odcinki z tekstów ikonicznych i słynnych postaci z GTA San Andreas i myślę, że jakaś jeszcze nowa seria o postaciach z innych gier może by coś przydała się. No dobrze, myślę, że to wszystkie plany, które chciałem przedstawić. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc i wspieranie w rozwoju kanału, bo pamiętajcie o tym, że Wy też jesteście częścią tego kanału i go tworzycie, także pozdrawiam Was serdecznie. No i słyszymy się w kolejnych materiałach, także do usłyszenia i cześć.